W Dniu Świra jesteśmy najbardziej bodaj ze wszystkich filmów tego cyklu skupieni na bohaterze, który jest wyizolowany ze społeczeństwa, w tym również z własnej rodziny. On się oczywiście z tą rodziną spotyka, ponieważ te filmy wszystkie pokazują, tak jak Państwu powiedziałam na początku, portret bohatera w relacji rodzinnej. I to między innymi ta relacja rodzinna wydaje się w świecie przedstawionym odpowiedzialna za jego problemy, za jego nieudacznikowatość, za jego cierpienia. Natomiast tutaj mieszka sam i wypowiada się, jego monologi słyszymy nieustannie i rzeczywiście jest przeciwstawiony nie tylko rodzinie, ale w taki bardzo intensywny sposób, choćby w scenie modlitwy Polaków całemu społeczeństwu. I no tak też to rozpoznają krytycy, chociażby Bartosz Żurawiecki, który stwierdza, że no właśnie poza bohaterem inne postacie nie mają podmiotowości właściwie wcale, jakby nie zostają dopuszczone do głosu do tego stopnia, że czasami jak się wypowiadają, to nie wydają żadnych artykułowanych dźwięków, tylko jakiś rodzaj bełkotu, który pokazuje nam nie tyle, że oni bełkocą, co oczywiście też możliwe, ale także, że właśnie to słyszy z ich ust główny bohater. No i mamy tego bohatera, mamy film, który jest momentami na pograniczu rzeczywistości i wewnętrznej projekcji bohatera. Wszystko wydaje się dziać w ciągu jednego dnia, ale jest to właśnie bardzo bogaty dzień, również jak życiorys głównego bohatera musiałby być bardzo bogaty, by pomieścić te wydarzenia, które mu się przytrafiają. Może to jest dosyć zabawne, że tak to mówię, jakby mu się rzeczywiście tak dużo przytrafiało, bo tam dosyć często właśnie nic się nie dzieje, ale chodzi mi w tym momencie o liczbę wykonywanych zawodów czy relacji, w które bohater wchodzi. I rzeczywiście o tyle no, mamy wrażenie, że to jest jakiś taki tego bohatera portret. Portret bardzo też intymny, bo chcemy czy nie, zostajemy wpuszczeni do jego bardzo takiego zamkniętego kręgu, gdzie nie tylko jego cielesność, ale wręcz jego fizjologia jest demonstrowana i jest omawiana. Tutaj znowu się odwołam do Żurawieckiego i zacytuję go, który jakby odnosząc się właśnie do tego fizjologicznego wymiaru, który będą Państwo mieli od pierwszej sceny w tym filmie, pisze: co takiego jest w polskim społeczeństwie, że jego reprezentantem obwołuje się szowinistę, homofoba, mężczyznę agresywnego, nierzadko chama, inteligenta ograniczającego się do uwielbienia rodzimego romantyzmu? Czy gdyby kobieta albo gej równie wylewnie opowiadali o swojej fizjologii, swoich przygodach seksualnych i swoich rozterkach, reakcji widzów i krytyków byłyby równie entuzjastyczne? Czy też raczej pojawiłyby się epitety w stylu niesmaczne, ekshibicjonistyczne, menstruacyjne? Pytanie oczywiście pozostawiam otwarte, no bo jakby nie będziemy teraz próbowali przeprowadzić symulacji i się nad tym zastanowić, wymagałoby to zapewne dłuższej dyskusji, ale rzeczywiście jakby pojawia się tutaj ta wizja, że mamy oto portret właśnie polskiego społeczeństwa, ale takim idealnym reprezentantem tego społeczeństwa polskiego jest nieudaczny mężczyzna, który czuje się wyrzucony poza główny nurt działania i właściwie nie działa. I to jest też ciekawe, bo właściwie gdzie w tym filmie jest rzeczywistość? Powiedziałam Państwu, że on jest trochę oniryczny, że wszystko, co widzimy, widzimy przez pryzmat wrażliwości bohatera, że to nie jest film realistyczny, w tym sensie, że kiedy on włącza telewizję, to co obejrzymy w tej telewizji jest już pewną projekcją, jest przesadzone, jest zainscenizowane, nie ma pozorów realizmu. A więc nie ma rzeczywistości innej niż projekcje głównego bohatera. I to jest rzeczywiście dosyć interesujące, że myśmy ten film widzieli w tak dużej reprezentacji tutaj, nawiązując do początku naszej rozmowy, że on zdobył tak niesłychaną popularność. To znaczy istotnie co, jakby na ile my się w tym filmie możemy odnaleźć i co to o nas mówi, że odnaleźć się możemy.
Ja mam cytat z Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Jestem kulturoznawcą i każdy ma mnie za frajera. No ja też jestem kulturoznawczynią, w związku z czym rozumiem, że mogę się odnieść do tego wymiaru egzystencji głównego bohatera i rzeczywiście jakoś w sensie dosłownym spróbować się w tej kreacji odnaleźć. Ale wydawałoby się, że to przecież nie o to chodzi, bo nie tylko kulturoznawcy chodzili oglądać Dzień Świra czy Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Po pierwsze, możemy się zastanowić, jakie jest to społeczeństwo, które jest tutaj, znaczy to, że my nie docieramy do tej rzeczywistości jest ważne z jednej strony dlatego, że to są projekcje Adasia, ale z drugiej strony jest też ważne dlatego, że jednym z problemów bohatera jest chyba to, że on nie może dotrzeć do rzeczywistości. On się cały czas stara. On stara się znaleźć język. To jest jedna z ciekawych rzeczy tego filmu, że jakby z tego i zresztą nie tylko z całej tej serii, że oni nie mogą się w wielu przypadkach wyjęzyczyć. Nie są w stanie powiedzieć zdania, które byłoby stylistycznie, gramatycznie poprawne. Gdzieś tutaj miałam dosyć symptomatyczny fragment z tekstu Joanny Lisiewicz o języku u Koterskiego. I ona pisze, bo tam strasznie klną, co już tutaj byli Państwo ostrzeżeni. I ona pisze tak, przeklinanie Koterskiego to imperatyw. Człowiek klnie, bo musi, bo rodzina, żona, kochanka, syn, ojciec, matka. Depczą mu, jego świat mu depczą, w butach mu wchodzą, panoszą się. Klnie, bo to jedyny uczciwy, prawdziwy język uprawniony do reprezentacji stanu, w jakim się znajduje. Cytuję to Państwu no, trochę, żeby przedstawić zdanie Lisiewicz, ale trochę dlatego, że ona tutaj wyraźnie wpada w ten język, którym posługuje się Miałczyński. Depczą mu, jego świat mu depczą. To jest ten rodzaj frazy, którą główny bohater stosuje. I to jest trochę tak, że my jako odbiorcy jesteśmy bezradni wobec tego. To znaczy rozpoznajemy trafność, czy rozpoznajemy jakiś problem za tym językiem, o który potyka się nieustannie wykształcony przecież polonista Miałczyński, bo akurat w Dniu Świra jest nauczycielem polonistą, w liceum uczy, ale z drugiej strony trudno nam jest powiedzieć, musimy spróbować to jakoś zinterpretować, powiedzieć, dlaczego nam się to wydaje bliskie, dlaczego nam się to wydaje słuszne. Czy rzeczywiście jest tak, że bohater z tym swoim językiem nie dociera do rzeczywistości i czy rzeczywiście jest tak, że tylko przekleństwa gdzieś o tę rzeczywistość zahaczają? Bo ja bym powiedziała, że przekleństwa równie bardzo, jak wszystko inne, nie zahaczają. On tutaj w tym filmie, poza tym, że mówi słowa, których nie powtórzę ze względu na akademicką sytuację, to mówi też nieustannie Jezus. I w pewnym momencie również całuje stópkę Jezuska, co jest jednym z rodzajów rytuału, który odprawia przy wyjściu z domu, takim jak na przykład usiąście, jeżeli po coś zapomnianego wrócił. Więc modlitwa, bo w tych filmach, jak Wszyscy jesteśmy Chrystusami, to już Państwu mówiłam, ale również w pozostałych częściach z cyklu powraca kwestia religijności, powraca kwestia rytuału i właśnie wydaje się to wszystko w tym rytuale wyczerpywać. Bohater nie znajduje tego punktu zaczepienia, który by mu pozwolił z tych onirycznych wizji wyjść i gdzieś się zaczepić i zacząć żyć, z czym wszyscy mamy straszny problem, bo on nie może. I ani przekleństwo, ani modlitwa, ani nie wiem, stepy, sonety krymskie, stepy akermańskie, które tutaj nieustannie powracają w Dniu Świra, nie umożliwiają mu czegoś takiego. Więc jest zupełnie, zupełnie bezradny. Świat jest też nieudany. Świat jest też pusty w środku i to, że język ma z tym problem, jest o tyle interesujące, że no właściwie też nas jako odbiorców stawia trochę w takiej sytuacji bezradności, bo my też nie możemy z tego wyjść, my też nie możemy bohaterowi pomóc, żeby gdzieś go pchnąć na właściwie tory. Widzimy, jak usiłuje to robić matka, no i jakby widzimy, że ta relacja między nią a synem jest niesłychanie toksyczna. Zresztą w ogóle relacje bohatera z kobietami to jest pewien osobny temat, w wielu miejscach analizowany, w wielu miejscach podejmowany, również przez nie wiem, Christiana Nastala w takiej niemieckojęzycznej historii kina polskiego, gdzie on właśnie stwierdza, że no, bohater interesuje się tą kwestią nieustannie chciałby do kobiet dotrzeć, ale też w przypadku Dnia Świra jest to
absolutnie skazany na niepowodzenie, bo w momencie, w którym pojawia się jakakolwiek groźba, że mógłby istotnie w kimś jakąś relację wejść, to sam sobie buduje ścianę i nie przebija się, i nie wychodzi, i nie przechodzi. I to jest równie skazane na niepowodzenie, jak wszystkie inne jego wysiłki. W tym sensie różni się Dzień Świra chociażby od tego filmu Wszyscy jesteśmy Chrystusami, gdzie następuje porozumienie pomiędzy ojcem a synem, następuje wyznanie uczuć. Tutaj w Dniu Świra jesteśmy, te momenty porozumienia, jeżeli nawet są, to są jak krótkie mgnienia, po czym znowu zapadamy się w tę niemożność wyjścia, niemożność nawiązania relacji. Ale jednak, mimo że bohater do rzeczywistości nie dociera, mimo że nie wychodzi z tego swojego kokonu, to mamy tutaj też pewien, mimo wszystko, społeczny portret. Część już o nim powiedziałam, jeżeli jakby weźmiemy pod uwagę, że jest to pewien portret płci, pewien portret mężczyzny, to jakby mówi on bardzo wiele na temat, nie wiem, stanu męskości i kobiecości zarazem. To jakby w dynamicznej relacji pozostaje w momencie, w którym Koterski ten film robi. Ale da się również, obserwując, nie wiem, fobie, lęki i obawy Adasia i obserwując fakt, że my się z nimi identyfikujemy, postawić to pytanie o to, co to jest za społeczeństwo. I ono jest pełne sprzeczności, jak się wydaje, bo z jednej strony jest to społeczeństwo dobrobytu, bo mimo że Adaś nieustannie narzeka na swoją sytuację, to w gruncie rzeczy w żadnym razie nie jest ona dramatyczna. A zarazem oczywiście wiecznego niedostatku i zazdrości, że inni mają lepiej. Co więcej, żeby jeszcze sprawę skomplikować, ten dobrobyt przekłada się na okropne wyrzuty sumienia, bo inni z kolei mają gorzej. W związku z czym Adaś nieustannie jest trapiony przez lęki dotyczące głodujących dzieci czy suszy. Jest to społeczeństwo o bardzo wygórowanym mniemaniu o sobie, a zarazem bardzo pełne kompleksów, co wydaje się w jakimś sensie dwoma stronami tego samego medalu, ale może być wygrane jako właśnie sprzeczność. Jest wyrafinowane z Chopinem i Mickiewiczem, którzy nieustannie w filmie powracają. Jest skrajnie prymitywne, bo z jednej strony jakby to widać właśnie w takim portrecie przeklinającego bohatera, który nie jest w stanie się wypowiedzieć, a z drugiej strony w samej jego postawie on jakby czuje się spauperyzowany, czuje, że inteligencją w tym społeczeństwie się gardzi. Jest to społeczeństwo blokowe. To jest też taki wątek ważny, mówiła o nim swego czasu w swoim wykładzie Paulina Kwiatkowska, że daje Koterski w swoich kolejnych filmach, w Życiu wewnętrznym bardzo silnie, ale w Dniu Świra również, portret Polaków jako społeczeństwa mieszkającego w blokach. Co jest o tyle istotne, że w tych blokach mieszkają właściwie wszyscy, znaczy bardzo szeroki przekrój społeczny. Nie jest to getto, nie jest to jakaś taka wspólnota o podobnych wartościach i podobnych aspiracjach, tylko właśnie to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście jesteśmy bardzo odmienni, bardzo różni, a zarazem bardzo blisko siebie upchnięci. I tutaj oczywiście można zwrócić uwagę na umieszczenie Dnia Świra i umieszczenie całej serii o Adasiu wobec innych blokowych narracji. Kwiatkowska tu mówiła o dekalogu, a ja bym jeszcze powiedziała, że nie wiem, no Schuty i jego blok, czy Miłoszewski i domofon, czy dużo mamy takich właśnie blokowych narracji, czy pojawiają się takie blokowe narracje w sferze naszych tekstów kultury. No i wreszcie, już tak jakby nawiązując czy zamykając ten wątek, to społeczeństwo jest w fazie nieustannego właśnie znajdowania języka i uzgadniania,
po co i co i jak i dlaczego. I to jakby, co nas trzyma razem, jakiego rodzaju jesteśmy wspólnotą, dlaczego chcielibyśmy być wspólnotą, dlaczego nie chcielibyśmy, co z tym dalej robić. To jest społeczeństwo w trakcie tego rodzaju negocjacji. A ponieważ jednocześnie negocjuje język, którym prowadzi negocjacje, no to jakby przebieramy trochę nogami w miejscu. Ale jak się wydaje, właśnie takie globalne, można powiedzieć, podejście do, całościowe podejście do krytyczne trafia w sedno, skoro tak dobrze się w tym filmie odnajdujemy. No i wreszcie społeczeństwo, które samo siebie bardzo głęboko nie akceptuje. Adaś się zastanawia, jak długo jeszcze będzie tak, że będzie najbardziej czekał na wieczorne przerzucanie kanałów w telewizorze, a jednocześnie to tak bardzo nie odpowiada jego aspiracjom i marzeniom, że nie jest w stanie w jakimś sensie sam się do tego przyznać, albo raczej przyznaje się, ale tak bardzo kłóci się to z jakimś jego wewnętrznym imperatywem dotyczącym tego, czym być powinien, że pozostaje właściwie postacią zupełnie niedookreśloną, bo złożoną z wykluczających się postulatów.